Większość z was mnie zna, ale dla tych, którzy mnie znają, chcę się przedstawić w ogóle, kim jestem. Nazywam się Krystian, mam 28 lat. Tutaj w zespole jestem od lat 4. Od pół roku przyjeżdżamy tutaj do kościoła z Rzeszowa. Natomiast poprzednie 3 lata spędziliśmy w Poznaniu u Bartka. Ja tam spędziłem swoje 3 lata. I jest to naprawdę ogromny przywilej, że możemy być w tym miejscu. I bądźcie wdzięczni Bogu za to miejsce, w którym my tutaj jesteśmy, ponieważ jesteśmy w miejscu najbardziej zdrowej apostolskiej nauki w Polsce i w miejscu, gdzie jest głoszona czysta, prawdziwa i pełna Ewangelia. Wiecie, najważniejszą rzeczą, którą może usłyszeć człowiek, jest to, że Chrystus oddał za niego swoje życie. Kiedy ten człowiek uwierzy w prostą prawdę Ewangelii o tym, że Jezus umarł za jego grzechy, on przyjmie to zbawienie i jest zbawionym człowiekiem. On idzie do nieba. Jeśli człowiek rozminie się z tą prostą prawdą, on zmierza prosto na potępienie. Natomiast Bóg, oprócz tego, że ma dla nas życie wieczne, on ma dla nas jeszcze życie tutaj na ziemi, życie w zwycięstwie. To zagwarantował nam Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. On umarł za nasze grzechy, ale również wziął na siebie wszystkie nasze choroby. I ja chcę podzielić się takim doświadczeniem z wami, jeśli chodzi o uzdrowienie. Generalnie, odkąd ja zostałem ochrzczony Duchem Świętym, Bóg włożył w moje serce to, aby głosić Ewangelię, aby mówić o uzdrowieniu i uzdrawiać chorych. Przyjaciele, żeby przyjąć uzdrowienie od Boga, najważniejszą rzeczą jest to, abyś nie komplikował tego w swojej głowie. Tego, co zrobił Jezus Chrystus dla ciebie na krzyżu. Twoja choroba, z którą możesz się zmagać, nie jest za mała dla Boga, żeby cię uzdrowić. Nie myśl sobie w ten sposób, a to jest tylko to, po co? Nie miej zgody na najmniejszy syndrom piekła w swoim ciele. I z drugiej strony nie wchodź w taką drugą skrajność. Ta choroba jest za duża. Nie przechodzi to przez moją głowę, żeby Bóg mnie uzdrowił. Żeby mógł zostać uzdrowiony. Nie bierz czegoś takiego do swojej głowy. Nie myśl. Wiele też osób myśli, że są niegodni, żeby przyjąć uzdrowienie. A kto z nas był godny, kiedy przychodziliśmy do Chrystusa, żeby nam przebaczył? To jest dar od Boga. Uzdrowienie. Kochani, kiedy przyjdziecie tutaj za chwileczkę modlić się, żebyśmy modlili się o was, nie komplikujcie tego w swojej głowie. Zaufaj w proste dzieło krzyża, to co zrobił Jezus Chrystus dla ciebie. Druga najważniejsza rzecz, kiedy już uwierzysz w to, że możesz zostać tutaj dzisiaj uzdrowiony, to nie wycofuj się ze swojej wiary. Ja się podzielę moim świadectwem. Wiecie, 4 lata temu, po tym jak wysłuchałem nauczania Artura, jeszcze go nie znałem osobiście, ale wysłuchałem go w Islandii, jak byłem w pracy, modliłem się w swoim pokoju na kolanach. Chwilę przed tym słuchałem właśnie nauczania na temat uzdrowienia. Wystarczy, że uwierzysz. W dowolnym miejscu, w dowolnej chwili, wystarczy, że uwierzysz. Ja uklęknąłem na swoich kolanach i zacząłem przeklinać, zgodnie z tym, co mówił Artur. Zacząłem przeklinać chorobę, która jest w moim ciele. Ja od małego miałem problemy z kręgosłupem. Wiecie, może tego teraz jakby też nie widać, prawda? Ja, kiedy byłem małym dzieckiem, stwierdzili u mnie skoliozę. I generalnie to nie dokuczało mi, dopóki nie byłem troszkę starszy i nie poszedłem na siłownię. Zacząłem mieć bóle w kręgosłupie. W każdym bądź razie żyłem przez dłuższy czas w takim kłamstwie, że tak już musi być, że w ogóle siłownia to nie jest dla mnie. Wiecie, ja nie jestem kulturystą, ja sobie lubię ćwiczyć po prostu. Ale wydawało mi się, że kiedyś, ja miałem taki strach przed chodzeniem na siłownię, dźwiganiem ciężaru, że za chwilę sobie coś po prostu uszkodzę. W każdym bądź razie problemy z kręgosłupem. Kiedy wstaję rano, budzę się ze sztywnym karkiem. Nie mogę godzinę wystać przy maszynie w pracy, bo mam sztywnienie w karku. I usłyszałem nauczanie Artura, ja uklęknąłem i powiedziałem, przeklinam cię chorobą w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie zgadzam się na to, że jesteś w moim ciele. I wiecie, poczułem, jak gorące ciepło zaczyna przepływać przez mój kręgosłup. Całe moje ciało zaczęło drżeć. I ja wiem, że od tamtego momentu zostałem uzdrowiony. Ale podchodzę do lustra, patrzę dalej, ten obłaczyk nie jest tak, jak być powinien. Nie w oglądaniu, ale w wierze. Wróciłem i zacząłem sobie ćwiczyć. A kiedy przychodzi jakiś syndrom bólu do mojego ciała w trakcie, gdy ja ćwiczę, to wyobrażam sobie Chrystusa, który wisi na krzyżu i ma krzywy kręgosłup. Ja to widzę w ten sposób.
On zapłacił na mnie, bym ja mógł zostać uzdrowiony, bym mógł być wolny. On zapłacił również za ciebie. Głosimy Ewangelię od 4 lat. Ja głoszę Ewangelię od 4 lat. Widziałem ludzi, którzy odzyskali słuch, kiedy się modliliśmy o nich. Widziałem ostatnio kobietę, która nie widziała na jedno oko, bo miała zaćmę. Z Marcinem modliliśmy się o nią. Zaczęła widzieć, naśliniłem jej oczy. I pomodliłem się o nią z Marcinkiem. Zaczęła widzieć moje palce, kiedy jej pokazywałem. Modliliśmy się o kobietę, taką starszą, zgarbioną panią. Zaproponowaliśmy im też jej modlitwę o uzdrowienie. Zgodziła się. Położyliśmy na nią ręce. Modlimy się o tą kobietę. Ja patrzę, ona mi się prostuje pod rękami. I ona mówi, od 15 lat nie mogłam tak normalnie chodzić. To jest niesamowite. To jest dar od Boga. I to jest dla każdego z nas. Korzystajcie z tego. Nie dajcie sobie tego wykradać. I tak na koniec, jeśli jeszcze chciałem powiedzieć coś takiego, że wiecie, kiedyś do Jezusa przyszło 10 trędowatych osób. On ich uzdrowił i kazał im iść. I w trakcie, gdy oni odchodzili, ten trąd znikał z nich. Ale tylko jeden wrócił i podziękował Jezusowi. Tylko jeden wrócił i był naprawdę wdzięczny Bogu. I on powiedział, twoja wiara uzdrowiła cię. Nie ma za małej choroby, nie ma za dużej choroby. On umarł i zmartwychwstał za ciebie na krzyżu Golgoty, by dać ci życie wieczne i uzdrowić cię z każdego problemu.